Piętno globalnej sytuacji na świecie odbija się mocno w tegorocznych edycjach systemów od Apple. iOS, iPadOS, tvOS i watchOS idealnie to potwierdzają, wprowadzając ulepszenia w zakresie komunikacji międzyludzkiej i dbania o własne zdrowie. Ale po kolei. iOS 15 z wierzchu nie wygląda, jakby cokolwiek miało się zmienić. Do momentu, aż nie przyjdzie nam się spotkać z konfiguracją, bo ekran powitalny od teraz jest przeźroczysty, a powitanie jest napisane w sposób podobny jak słynne Hello z 24-calowego iMac'a. Na ekranie głównym wprawne oko zauważy lekko zmieniony design widgetów, jak na przykład zróżnicowanie tła w widgetie pogody w zależności od pory dnia lub zmiana symbolów urządzeń w widgetie baterii. A na iPadzie tuż po aktualizacji zauważymy, że pasek widgetów zniknął, a te można rozmieszczać po ekranach. A ponadto iPad zyskał bibliotekę aplikacji, dzięki czemu zyskał całość funkcji, które dodano w iOS 14 rok temu. Mniej wprawne oko zauważy, że powiadomienia wyglądają od teraz inaczej. Są bardziej zaokrąglone, ikona aplikacji jest większa, co powoduje, że można szybciej ogarnąć, która apka chce nam coś przekazać lub kto nam chce coś przekazać, ponieważ aplikacje społecznościowe w miejsce ikonki mogą prezentować awatar nadawcy wiadomości. Póki co widoczne jest to tylko w systemowych aplikacjach wiadomości i telefonu, ale standard jest otwarty i pozostaje mieć nadzieję, że pozostałe aplikacje społecznościowe również zaczną z tego korzystać. Powiadomienia od teraz możemy podzielić na te, które muszą być dostarczone natychmiast, a które niekoniecznie by trafić do tak zwanego podsumowania, które będzie się tworzyło kilka razy w ciągu dnia. Powiadomienia wtedy prezentowane są w kolejności, którą AI uzna za stosowną, i na dużym kafelku, który prezentuje kilka powiadomień jednocześnie. Skoro już mówimy o powiadomieniach, to zmian doczekał się tryb Nie przeszkadzać, który od teraz jest jednym z trybów skupienia, a te możemy tworzyć w zależności od sytuacji, np. włączenia gry, treningu, wejścia do pracy, samochodu lub snu. Każdy z trybów skupienia pozwala dodać inną listę wyjątków aplikacji i kontaktów, a także możliwość ukrywania stron ekranu głównego, plakietek powiadomień z aplikacji, przygaszania ekranu blokady, czy pokazywania powiadomień na zablokowanym ekranie jak przychodzą, czy wpakować je w podsumowanie, które wyskoczy po jego wyłączeniu. A także kiedy tryb skupienia ma się włączyć, prócz manualnego włączenia, np. o czasie, o określonym miejscu lub pozwolił inteligencji wybrać porę. A skoro o włączaniu mowa, tryb skupienia włączony na jednym urządzeniu automatycznie uruchomi go na pozostałych. Tak samo każda modyfikacja również uaktualni się na każdym z urządzeń. Na iPadzie aplikacje zyskały 3 kropki na status barze. Kliknięcie tej ikonki pozwoli wybrać nam sposób wyświetlania apki, czyli albo pełnego ekranu, widoku split view, slide over lub nowej w tej wersji pop-upa. Idziemy do konkretów. Dużo się dzieje w FaceTime'ie. Na słuchawkach, jakiejkolwiek, uczestnicząc w rozmowie grupowej, zauważymy, że jeśli kafelek danej osoby jest z lewej strony ekranu, to dźwięk tej osoby będzie również bardziej dobiegać z lewej strony. A mówiąc o rozmieszczeniu, możemy teraz wybrać, czy chcemy korzystać z takiej kalki, do której jesteśmy przyzwyczajeni, czy po prostu ułożyć wszystkich w siatkę, gdzie każdy jest umieszczony w równych kwadratach. Ważną częścią FaceTime'a jest SharePlay, czyli możliwość wspólnego oglądania filmów, słuchania muzyki lub współdzielenia ekranu. Na tą porę funkcja nie działa, bo początkiem sierpnia została usunięta z wersji beta celem dopracowania i nie zawitała do finalnej wersji 15.0, ale zrobi to w przyszłej aktualizacji 15. Ale gdyby działała, to obsługiwałaby Apple TV, Apple Music i systemowe współdzielenie ekranu. Co ważne, materiały u każdej osoby pozostają zsynchronizowane z resztą grupy, a FaceTime w momencie, gdy ktoś zabierze głos, lekko ściszy odtwarzane medium. Globalnie w systemie natomiast możemy sterować tym, jak mają się zachowywać nasze urządzenia wyjściowe podczas rozmowy. Kamera może globalnie dodawać tryb portretowy, a mikrofon może izolować głos od hałasu otoczenia lub przekazywać szersze spektrum dźwięku. Co ciekawe, tryb portretowy działa nawet na iPadzie R trzeciej generacji, u którego próżno szukać tego trybu w aplikacji aparatu. A jeżeli już w trakcie rozmowy znajdzie się jakaś ważna informacja godna zapisania, to zawsze można swipe'nąć z prawego dolnego rogu, by odpalić szybką notatkę i szybko coś zapisać. W iMessage seria zdjęć nie wyświetla się już jak milion zdjęć wysłanych jedno za drugim, ale jak stos, który można swipe'ować palcem lub podejrzeć całość na osobnym ekranie. To tutaj również agregują się materiały do sekcji Udostępniane Tobie, które będą się pojawiać w przystosowanych do siebie aplikacji, jak na przykład muzyka w Apple Music, filmy i seriale w aplikacji TV lub zdjęcia w aplikacji, no sami znacie wzór. Każdy z materiałów posiada przepis, od którego pochodzi, a kliknięcie w niego otworzy fragment konwersacji, by na przykład przypomnieć sobie kontekst. Safari to przykład dosłownego zastosowania przysłowia kto mieczem wojuje, od miecza ginie. W pierwszej becie Safari było oversimplifikowaną wersją samej siebie, gdzie w pasek adresu upakowano wszystkie dodatkowe przyciski, a dokładniej to w jeden przycisk na pasku adresu. A z każdą kolejną wersją beta kolejna i kolejna opcja była wyjmowana z ów przycisku, by na końcu wrócić do układu, który znamy z iOS 14, z paskiem adresu przyklejonym do dolnej belki, który i tak możemy przenieść na górę.
Miała być rewolucja, a ta zjadła własny ogon. No cóż. Poza tym, jeśli pasek adresu umieścimy na dole, to możemy pociągnąć go w górę, by zobaczyć widok wszystkich kart. Tak, koniec widoku szafki z kartami, od teraz musimy uraczyć się widokiem siatki. Ponadto można tworzyć grupy kart, które są synchronizowane między urządzeniami. Na stronie głównej Safari zobaczymy osobną sekcję, która zbiera linki wysłane nam przez innych. O tym mówiliśmy już w wiadomościach. Wtyczki Safari, które dotychczas musiały być dostarczane przez osobne aplikacje, od teraz mogą być osobną instancją w App Store. Koniec z pobieraniem apki AdBlock Plus, by tylko zainstalować wtyczkę i mieć jedną ikonkę więcej na głównym ekranie. Wallet od teraz tłumaczymy na polski. W portfelu, oprócz kart do Apple Pay i pasów, możemy od teraz dodać karty dostępu do domu lub mieszkania, które będą zawierać sekwencje do wykonania przez urządzenia HomeKit, a także karty do pokoi hotelowych, przestrzeni służbowych, np. biura, czy kluczyków samochodowych. Ale to funkcje tak prestiżowe, że obawiam się, że minie trochę czasu, aż przeciętny Kowalski pozwoliłby sobie na jakąś z tych rzeczy lub usług, które pozwoliłyby dodać jakąś z tych rzeczy do portfela. Ale oprócz tego jest jeszcze jedna rzecz, którą moglibyśmy dodać do apki, a są to dokumenty tożsamości. Póki co nawet w USA jest to mocno ograniczone, bo w programie uczestniczą tylko niektóre ze Stanów, więc zanim zobaczymy europejskie, a co dopiero polskie dokumenty w portfelu, to wydaje mi się, że zdążę nagrać jakieś 100 filmów na ten kanał, czyli patrząc czasowo całkiem sporo. A globalnie w systemie nasze urządzenia nauczyły się rozpoznawania tekstu na zdjęciach. I to nie tylko na zdjęciach, które już wykonamy, ale na każdym, jakie znajdzie się w pamięci telefonu. Zresztą nie tylko na zdjęciach. W aparacie, nakierowując iPhone'a czy iPada na jakikolwiek tekst, zobaczymy przycisk, który pozwoli go zaznaczyć. Co ciekawe, działa też tekst odręczny. Ale nie po polsku i również w trakcie okresu bety Apple wyłączyło tą funkcję, jeśli ustawi się język polski w systemie. A szkoda, bo ta funkcja rozpoznaje polski tekst znakomicie, poza tym, że gubi polskie diakrytyki. iCloud Plus to rozwinięcie dotychczasowej usługi rozszerzania dysku w chmurze. Apple zostawiło takie same ceny i takie same pojemności dysku, ale w gratisie dorzuca przekazywanie prywatne, nielimitowaną przestrzeń dyskową dla monitoringu zgodnego z HomeKit, usługę ukrywania adresu mailowego oraz możliwość powiązania własnej domeny z pocztą iCloud. Z pozostałych nowości iOS i iPadOS 15 Pen kluczy iCloud potrafi trzymać klucze dwuetapowej weryfikacji, dzięki czemu podczas logowania na konto możemy wskazać klucz logowania, albo weryfikacji biometrią urządzenie samo pobierze kod, wypełni pole i nas zaloguje. W notatkach można od teraz tagować notatki hashtagami, oznaczać osoby w notatkach grupowych. AirPods Pro i Max od teraz mogą obsługiwać dźwięk przestrzenny globalnie w systemie, a także uprzestrzeniać dźwięk stereo, które działa całkiem średnio. Siri od teraz może przetwarzać zapytania głosowe bez użycia sieci. Lokalizator od teraz nazywa się Znajdź i potrafi powiadamiać, jeśli któreś z naszych urządzeń lub AirTagów zniknie z naszego najbliższego otoczenia. Spokojnie, można dodać dom i inne miejsca, w których funkcja ma po prostu siedzieć cicho. A funkcja Przygotuj się na nowe urządzenie wykona pełny backup naszego urządzenia do chmury, a jeżeli nie mamy miejsca na chmurze, to za darmo na okres 3 tygodni pozwoli nam nagiąć limit, a wszystko po to, żeby bezproblemowo przenieść całą zawartość na nowe urządzenie. Zerknijmy na koniec do mniejszych systemów. tvOS 15 nie wnosi wielu zmian, poza lekkim liftingiem centrum sterowania, nowym odtwarzaczem w aplikacji TV, który znosi swipe z góry, żeby dostosować parametry odtwarzania, by umieścić je w prawym dolnym rogu, tuż nad paskiem postępu odtwarzania, a wisienką na torcie jest możliwość wysyłania powiadomień przez aplikację. WatchOS 8 jest z kolei systemem, który ze względu na przedłużenie iPhone'a bardzo dużo zyskał na zmianach w iOS 15, m.in. tryby skupienia czy klucze w portfelu. Poza tym zmieniono centrum sterowania, ikony wyjęto z SF Symbols oraz zmieniono pasek statusu, robiąc go mniejszym i jako wysepkę z ikonkami, którą można stuknąć, by poznać szczegóły. WatchOS w końcu przyjął interfejs grubych tytułów pokazany najpierw w iOS 11. Galeria tarcz wygląda inaczej i pozwala wygodniej sprawdzać dostępne tarcze, z osobną sekcją na samej górze, która zbiera te najnowsze. A lokalizator rozdzielił się na trzy osobne apki: Znajdź osoby, Znajdź urządzenia i Znajdź przedmioty. A dzięki tej ostatniej zegarki w końcu nauczyły się obsługiwać AirTagi. Prócz apek lokalizacyjnych pojawiła się też apka kontaktów oraz porad, a aplikacja Oddech od teraz nazywa się Uważność i prócz sesji oddychania umożliwia także sesję refleksyjną.